Jestem już prawie absolwentem drugiej edycji Lubelskiej Szkoły Dyplomacji. Miałem tu okazję dowiedzieć się dużo o świecie, o organizacjach międzynarodowych i myślę, że zwłaszcza o relacjach Polski z innymi krajami europejskimi i w ogóle państwami świata, ponieważ zdecydowanie ciekawi mnie ta tematyka i jest to tematyka, z którą rzadko można spotkać w internecie, w serwisach informacyjnych. Miałem okazję bardzo poszerzyć swoją wiedzę, zadać trochę pytań ekspertom, a także nauczyć się umiejętności rozmawiania, debatowania, a nawet kaligrafii. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, które myślę, że mogę polecić moim znajomym, bo rozwija wszechstronnie i daje wiedzę o różnych organizacjach, państwach i o tym, jak ich działalność wygląda w praktyce. Dziękuję. Ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenie. Mi się wydaje, że fajną ideą jest to, że można stworzyć projekt w ramach Szkoły Dyplomacji i dostać fajne dofinansowanie. To jest dodatkowa motywacja zawsze. Też można poznać fajnych ludzi w ramach Szkoły Dyplomacji i ogólnie mam tylko pozytywne wrażenie. Dla nas to było pierwsze jakiekolwiek zetknięcie z kwestiami dyplomatycznymi, a Lubelska Szkoła Dyplomacji nam wiele rzeczy rozjaśniła, w ogóle uświadomiła, jak pewne rzeczy wyglądają, jakie są możliwości. Spotkaliśmy bardzo interesujących, inspirujących ludzi. Oboje uznaliśmy, że spotkanie z panem ambasadorem Harazimem było dla nas najbardziej interesujące. Nie tylko dlatego, że sam pan ambasador jest taką postacią bardzo charyzmatyczną, inspirującą, ale także, że opowiadał naprawdę ciekawe rzeczy o tym, jak wygląda praca w służbach dyplomatycznych, w ambasadach, w konsulatach, ale także jak do takiej kariery w dyplomacji się przygotować i jak to wygląda od kuchni na co dzień. Było to bardzo, bardzo ciekawe, myślę, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich uczestników. Dla mnie, jako młodego człowieka, było to bardzo interesujące doświadczenie. Seria ciekawych wykładów oraz warsztaty. Wszystko otulone miłą atmosferą, a zdobytą tutaj wiedzę postaram się wykorzystać w przyszłości. Serdecznie polecam.